Cześć wszystkim, dzisiaj na temat meczów, które będą mieć miejsce w ramach Ligi Mistrzów. Typy mecza, przede wszystkim skupimy się tutaj na jednym meczu, a więc Liverpool kontra Bayern Monachium. Chcę poświęcić więcej uwagi właśnie na ten mecz, bo jest tu wiele ciekawostek, wiele informacji, które warto przedstawić kibicom. No właśnie, zrobimy sobie typy najbliższych meczów w ramach tutaj Ligi Mistrzów. Nieprawdopodobne spotkania, tak, tuzy piłkarskie, świetne emocje, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grzew dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, mamy tutaj tabelkę, jeśli chodzi o spotkania. Ja zaraz przejdę do Liverpoolu kontra Bayern, bo chcę poświęcić na ten mecz więcej uwagi. Natomiast tak, Lyon kontra FC Barcelona, pierwszy mecz. Potem mamy Liverpool kontra Bayern. Następnie dnia następnego Atletico Madryt kontra Juventus i Schalke kontra Manchester City. Jeśli chodzi o Lyon kontra FC Barcelona, tutaj absolutnie zwycięstwo Barcelony, chyba że będzie jakaś wpadka, bo inaczej po prostu tutaj nie typuję inaczej. Liverpool kontra Bayern i tutaj no niestety, albo i też stety, tak? Zwycięstwo Liverpoolu. Zwycięstwo Liverpoolu, ale dlaczego? No niestety, znaczy różnie, tak? No bo dużo jest kibiców Liverpoolu w Polsce, ale z drugiej strony chcielibyśmy zobaczyć Polaka, który gra tak w Lidze Mistrzów, który zdobywa najwyższe trofea. I teraz tak, Atletico Madryt kontra Juventus. Tutaj też mam pewien znak zapytania, ponieważ Atletico Madryt zawsze jest mi ciężko tak naprawdę skatalogować. Oni potrafią zagrać świetny mecz, ale też mają po prostu wpadki. Natomiast co do zasady, na podstawie tego, co się po prostu prezentują te drużyny, to uważam, że zwycięstwo Juventusu tak nad Atletico Madryt. Oczywiście, jeżeli będą jakieś wpadki, nieprzewidywane sytuacje, tak, to zawsze ma miejsce w piłce nożnej, no to oczywiście może przegrać. Natomiast Juventus powinien wygrać na boisku według tutaj szans, możliwości tego, co prezentuje w Serie A, to powinien wygrać. Schalke kontra Manchester City, zwycięstwo absolutnie Manchesteru City, tutaj jestem przekonany na 100%, Schalke jest bardzo słabe, dość wspomnieć tego, że praktycznie w Schalke jest tylko jeden rasowy napastnik, który ma 18 lat i on ma wyjść na takie tuzy piłkarskie jak Aguero i tak dalej z Manchesteru City, no way, jakby to Anglicy powiedzieli. Manchester City klepnie Schalke 3-0, 4-0, 5-0, bo może strzelą po prostu bramkę tutaj tak na poprawę, na otarcie łez. Natomiast Schalke rozprawi się bez, znaczy Manchester City rozprawi się po prostu bez jakichkolwiek sentymentów, klepną ich to równo, tak? Chyba że no też tak powiedziałem, no będą mieć się po prostu zupełnie fatalny dzień, tak? Natomiast na podstawie tej formy, którą prezentują, no to powinni wygrać. No i teraz przejdźmy tutaj do najciekawszego meczu, a mianowicie Liverpool kontra Bayern. Mamy tutaj ten mecz, nas bardzo on interesuje, no bo to będzie starcie przecież Roberta Lewandowskiego. I dlaczego uważam, że tutaj Bayern Monachium przegra? Bayern Monachium przegra, ponieważ ma obronę dziurawą, tak, dziury w serze, tak, mnóstwo tam jest znaków zapytania. To też będzie mecz, który doprowadzi do tego, że Niko Kovac zostanie zwolniony jako trener Bayernu Monachium. Nie ukrywam, że to nie darzę tutaj dużym szacunkiem i umiejętnościami, jeśli chodzi o Niko Kovaca. W ogóle uważam, że to jest po prostu absurd, jak można powierzyć tak potężny klub z tak dorobkiem, z tak potężnym budżetem, piłkarzami w szeregach, no nie powiem, że niepoważnemu, tak, ale człowiekowi, który nie ma wystarczająco doświadczenia. To jest tak samo, jak gdyby na przykład podejść pod, nie wiem, ośrodek, gdzie zdają prawo jazdy 18-latkowie, tak, którzy mają 18 lat, jak zdał prawo jazdy, to od razu po prostu Ferrari mu dać, żeby jeździł. Oczywiście przejedzie 100 metrów, 200 metrów, kilometr, 2, 10, ale założę się, że w przeciągu kilku miesięcy, jeśli nawet nie w przeciągu kilku godzin, rozbije się tym Ferrari, tak, no bo nie ma innej opcji. Tak samo jest z Niko Kovacem, tak. Oczywiście on nie chce porównywać człowieka do sprzętu, tak, no bo to jest wiadomo, ale chodzi po prostu o metaforę pewną. Niko Kovac, dobry trener, jeśli chodzi o Eintracht Frankfurt, natomiast nie miał doświadczenia w przypadku Ligi Mistrzów, no to jest po prostu dramat. Można iść po prostu obstawiać praktycznie w ciemną Bukmachera, że Bayern przegra to spotkanie.
Liga Mistrzów charakteryzuje się tym, że jest to zupełnie inna, tutaj inne po prostu jakby zupełnie inna gra, tak, piłkarska. Trzeba mieć różnego rodzaju plany, taktykę, warianty dotyczące właśnie rozgrywek. Natomiast Niko Kovač dalej ma pewne problemy personalne z niektórymi piłkarzami, kłótnie i tak dalej. Nie wygra, nie ma szans po prostu, nie ma szans, zwłaszcza, że ma problemy, jeśli chodzi o defensywę, a kto nie ma mocnej defensywy, ten nie zwycięża po prostu w Lidze Mistrzów. Pokazywała to historia, pokazuje to historia do dzisiaj. Teraz zobaczmy sobie, jakie są te statystyki, tak? Prawdopodobieństwo wygranej 48% na Liverpool, 26% na remis, Bayern 26%. No to widać też, że po prostu Bayern ma nie ma takich dużych szans na to, żeby zwyciężyć, bo tylko 1/4, tak? Praktycznie 26%, no to jest bardzo mało. Liverpool jest świetnie przygotowany, tak? Liverpool dokonał wzmocnień, dobrze się prezentuje w lidze, nie ma jakichś większych kontuzji. Natomiast jeśli chodzi o Bayern Monachium, tam było zagrożenie, że Kingsley Coman nie zagra, że odrodzi mu się jakby kontuzja. Ostatecznie po meczu ligowym okazało się, że to nie jest nic groźnego, że będzie występował. Natomiast ja założę się tak, że oczywiście Bayern ma dobrych zawodników, ma te braki, jeśli chodzi o obronę, tak? Natomiast tutaj na pewno Niko Kovač nie ma rozpisanych, rozłożonych różnych wariantów gry, nieprzewidywalności, tak? Jeśli chodzi właśnie, jeśli chodzi po prostu właśnie o Ligę Mistrzów. I to na tym dużo trenerów tak naprawdę poległo, tak, jeśli chodzi o rozgrywki, że podchodzą do tego jak tak naprawdę do meczu zwykłego ligowego. Mało tego, jest to ciekawy mecz z wielu względów, z tego względu, że przecież Liverpool prowadzi Jurgen Klopp, który prowadził Borussię Dortmund, a więc Roberta Lewandowskiego. Niektórzy mówią, że to jest jego ojciec piłkarski, taki piłkarski ojciec, który wzniósł Roberta na te wyżyny najwyższe piłkarskie. To jest jedna sprawa, ale ja też powiem tutaj ciekawą rzecz, ponieważ mało osób o tym mówi, mało mediów o tym mówi, że będzie to bardzo ważne z punktu widzenia ambicji takich wewnętrznych Jurgena Kloppa, nie tylko jako trenera, ale jako człowieka, ponieważ swego czasu Jurgen Klopp był przymierzany do Bayernu Monachium, nawet można powiedzieć, że był już jedną nogą tutaj u Bawarczyków, natomiast okazało się, że ostatecznie Bayern Monachium zrezygnował z jego usług i to może być właśnie zemsta, krwawa vendetta, jeśli chodzi o Jurgena Kloppa, który się zemści na tutaj, na po prostu Bayernie Monachium, no wygrywając naprawdę mocno z Bayernem. Ja uważam, że to będzie ogromna porażka i ta porażka może się przyczynić do tego, że Niko Kovač zostanie zwolniony. Oczywiście nie życzę mu tego po prostu jako człowiek i trener, natomiast no nie ma co się oszukiwać, tak? No po prostu wsiadł na zbyt wysokiego konia, to jest prosta sprawa. Tak, tu nie o to chodzi, że jestem przeciwnikiem Niko Kovača, tylko przeciwnikiem jestem, że Niko Kovač nie powinien prowadzić Bayern, bo nie ma tego świadczenia, tak? Musiałby po prostu, co on zrobił tak naprawdę dużego w Bundeslidze? A tylko miał sukcesy z Eintrachtem Frankfurt. Żeby prowadzić tak potężny klub z takimi potężnymi nazwiskami, naprawdę trzeba troszeczkę po prostu przegrać tych meczów, mieć porażki, sukcesy na swoim koncie, odpaść w rozgrywkach, tak, Ligi Mistrzów. Natomiast na dobrą sprawę, nawet nie wiem, czy po prostu Niko Kovač grał w ogóle z drużyną w ogóle w europejskich pucharach, tak, bo Eintracht Frankfurt, to on się po prostu walczył tylko o utrzymanie. Także no nie ma absolutnie doświadczenia, tak, absolutnie doświadczenia, jest ta metafora z tym młodym, tak, jakimś młodzieńcem, czy młodą kobietą, która ma 18 lat, dopiero co skończyła egzamin na prawo jazdy i wsiada do Ferrari, jest absolutnie adekwatna, tak? Tym Ferrari tu jest Bayern Monachium, gdzie Niko Kovač rozbije tą drużynę na pierwszym zakręcie, tak? Na pierwszym zakręcie. Poza tym tam dochodzą po prostu problemy, tak? A więc Kingsley Coman nie wiadomo, czy będzie w 100% dysponowany. Dziury jak w serze po prostu, jeśli chodzi o obronę Bayernu Monachium. Następnie tutaj Robben nie wystąpi, bo jest skontuzjowany. Frank Ribery, który może szarpać, może dać, też już jest wiekowy, 35 lat, też nie daje po prostu
prostu tego, co powinien, przynajmniej w ostatnich meczach. Praktycznie już tutaj Niko Kovač nie chce na niego stawiać, ale może go wprowadzić. Także dużo jest tutaj problemów. A z drugiej strony Liverpool, który bardzo dobrze się prezentuje, bardzo dobrze występuje, ale też ta drużyna jest bardzo silna, budowana od lat przez Jurgena Kloppa. To nie jest przypadek, tak? To nie jest pierwsza sytuacja, że Jurgen Klopp nagle po prostu tutaj chce zwyciężyć. Zwłaszcza, że w tamtym roku przecież doszedł już praktycznie do finału, w dużym stopniu przez błędy bramkarza i wyeliminowanie Mohameda Salaha przez Ramosa. To doprowadziło, że praktycznie nie zdobył tej Ligi Mistrzów, więc on sobie oszczy zęby potrójnie, poczwórnie na to zwycięstwo z Bayernem Monachium. A założę się, że Niko Kovač nie ma wariantów różnego typu na mecz z Liverpoolem, tak? Na mecz z Liverpoolem straszne popełnia błędy, rotuje składem, prowadzi drużynę, jakby po prostu prowadził juniorów 15-16-letnich, nawet nie zwraca uwagi na tak proste, banalne, prozaiczne sprawy jak ego, ogromne ego piłkarzy, a więc piłkarze na tym poziomie nie mogą grać po 15-20 minut w meczu i kolejny, tak, kolejny, bo to są piłkarze o odpowiedniej jakości, oni chcą rozegrać całe spotkanie, a jeśli już, to przez 80 minut, przez większą część gry, a nie sobie zmieniać po prostu, tak, bo co 20 minut praktycznie zawodników, no bo no to takie rzeczy trzeba wiedzieć, to są po prostu podstawy, tak, to są absolutne podstawy. Powiem tak, dlaczego Niko Kovač dalej prowadzi Bayernie Monachium, to jest tylko i wyłącznie zasługa Roberta Lewandowskiego, ponieważ Robert Lewandowski strzela bramki, dzięki temu daje sukcesy Bayernowi, a jak są sukcesy, to Niko Kovač może spać, ma święty spokój, bo go władze Bayernu nie zwolnią. Mało tego, co tutaj muszę powiedzieć jakby jako krytykę Niko Kovača, ale krytykę konstruktywną, tak? To jest to, że Niko Kovač nie stworzył żadnego zawodnika, który występuje w Bayernie Monachium. Jest to dramat. Dramat, jest to tragedia absolutnie. Nie stworzył żadnego zawodnika. Znaczy, że przyszedł do klubu i żeby na przykład jakiś słaby zawodnik, czy zawodnik, który był w cieniu, czy po kontuzji, żeby on go wypromował, żeby poszedł do góry, to bardzo źle świadczy o nim jako szkoleniowcy. Tak? Ja powiedziałem, Niko Kovač jest dobry do trenowania bad boyów, złych chłopaków, tak zwanych, którzy chcą coś osiągnąć, którzy tak, Eintracht Frankfurt, natomiast nie nadaje się do prowadzenia takiego klubu jak Bayern Monachium i to będzie szala goryczy, ogromna porażka 3-0, bo też 5-0, jeśli chodzi właśnie o tutaj Bayern Monachium. Liverpool wygra 3-0, bo 4-0, bo 5-0 i po tym Niko Kovač straci tak naprawdę posadę. To też będzie kara za tak naprawdę brak dokonywania transferów przez Bayern w ostatnich latach. Wszyscy dzisiaj mówimy, w czerwcu Bayern wyda 300 milionów euro, 250 milionów euro na transfery, zostaną kupieni potężni zawodnicy. Okej, to będzie w czerwcu, a co teraz? Cały czas Bayern Monachium, ostatnio robiłem taki po prostu filmik, gdzie mówiłem, że chyba 6 zawodników, to jest zawodników, którzy grają od 2010 roku. Tak się nie da grać w piłce zawodowej, piłce nożnej, profesjonalnej, żeby przez x lat, przez 8 czy 9 lat 6 zawodników było trzonem podstawowymi zawodnikami Bayern Monachium. Także no tam są po prostu problemy. Boateng zawsze zasypia, Boateng popełnia ogromne błędy, był przymierzany do PS, że miał zostać sprzedany. Czasami mam wrażenie, jakby grał na szkodę po prostu Bayernu, zasypia jako obrońca. Hummels też po prostu jest wpuszczany, nie gra regularnie, także absolutnie dziurawa jak ser szwajcarski obrona i to wykorzysta Liverpool, wykorzysta tą szansę i wygram, tak? Wygram, ten wygra po prostu Liverpool, wygra, będzie to ogromny sukces na wielu poziomach, tak? Będzie to sukces Jurgena Kloppa, sukces jako szkoleniowiec, sukces, bo chce iść po Ligę Mistrzów, sukces, bo to jest triumf, tak? Niektórzy mówią, że spotka się uczeń z mistrzem, a więc Robert Lewandowski z Jurgenem Kloppem. No, po części tak, natomiast no, to by było tak, gdyby Robert był trenerem, natomiast on jest piłkarzem, ale Bayern nie ma żadnych tutaj argumentów, tak? Żadnych argumentów. Zwłaszcza, że ja zauważyłem taką sytuację, że Bayern Monachium, kiedy jest ciężko teraz w ostatnich meczach, jak jest ciężko na boisku, to nie dostaje takiego kopa, nie gra lepiej, a wręcz przeciwnie, jakby Bayernowi zabierano po prostu tlen, grał coraz gorzej. To pokazuje, że jakby Niko Kovač ma takie wojskowe tak naprawdę podejście w szatni, czyli macie grać, ma być super, nie wiem co zrobicie, ale macie ich zajechać, ma być bramka, głową
piętką, przewrotką, karnym i tak dalej. Natomiast pewnie nie zespala tej drużyny, jak jest porażka, bo to widać po prostu na boisku, tak? Zamiast oni dostać drugi tlen, powietrze, no to tego nie dostaje, tak? Niko Kovač, ogromne ambicje, świetny po prostu, tak, trener, natomiast nie na Bayern Monachium, tak? To jest za wysokie tak naprawdę loty, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Ja mówiłem, bo on to napisał w przedmowie swojej książki, że bardzo cenił zawsze włodarzy Bayernu Monachium i tak dalej, ale takich rzeczy się nie daje i właśnie ten mecz w Bayernu z Liverpoolem będzie tego świadectwem, tak? Będzie po prostu tego potwierdzeniem. W piłce nożnej ważne są kompetencje, umiejętności, a nie to, że ktoś na książce pisze, że Uli Hoeneß to był zawsze idol mój, po prostu moich rodziców i tak dalej, że Karl-Heinz Rummenigge to jest świetny, był piłkarz i tak dalej. Musi mieć po prostu poparte, tak. Tak samo jak człowiek, który kończy prawo jazdy, musi się uczyć na jakichś prostych samochodach, najtańszych, dopiero z czasem może przesiąść się do tego Ferrari. Nawet kierowcy, którzy są zawodowi, czy mają po 40, czy po 50 lat, czy jeżdżą po prostu tak po kilkanaście lat samochodami, nawet nie muszą być kierowcą, to muszą, kupują Ferrari, pojechać na tor, żeby się nauczyć panować nad tym samochodem, żeby właśnie nie zrobić sobie krzywdy w pierwszy dzień po zakupie. Także Niko Kovač nie ma papierów, nie ma umiejętności na to, żeby prowadzić aż taki klub jak Bayern Monachium, oczywiście może inny, tak? Także to będzie ogromna klęska. Ale to są moje typy. Oczywiście wszystko może się zmienić, tak, no bo piłka nożna jest nieprzewidywalna. Może się okazać, że Liverpool będzie grał taką tragedię i Bayern zwycięży. Natomiast oceniamy na podstawie po prostu umiejętności tej piłkarskiej. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.